Tak jak wspominałem już we wcześniejszym wejściu moim, tutaj chodzi o mój głos, bo Państwo mnie nie widzą, może i dobrze, bo 42 lata i no nie najlepiej wyglądam. Ci, co mnie widzieli gdzieś tam już na mieście, no, mogą to śmiało potwierdzić. Ale przejdźmy jednak do tego informatora. Na pierwszej stronie przepis na sukces. Nie wiem, kto wymyślił ten tytuł. Pewnie pani Grochman. Grochman. Bardzo lubię tą panią Grochman. Ona ma na pewno talenty. Talenty, wiele talentów. Nie, tutaj nie mówię o pieniądzach starodawnych. Zresztą Skibicki pewnie tego nie zrozumie. Ale to mniejsze z tym. Tak, sukces może jest. Ale tylko na tym papierze. Po prostu wiemy doskonale, że tytuł ten... przedstawić chcę nam po prostu wydarzenie, które miało miejsce parę tygodni temu, czyli tak zwana Jagoda numer 13. Ci, co byli, ci, co znają się na, jakby mają świadomości, realizm, rzeczywistość, a nie jakieś konfabulacje, jak tutaj właśnie niektórzy w gazecie, to wiedzą doskonale, że pogoda była okropna, zespoły były okropne, przygotowanie było denne i myślę, że nikogo ta impreza już nie cieszy. Bo coraz mniej pewnie ludzi tam przychodzi, jeżeli ktokolwiek przychodzi tam, to pewnie tylko z ciekawości, albo z tego tylko, że się nic po prostu w tym mieście nie dzieje, że nie ma żadnej kawiarni, nie ma żadnego klubu, nie ma gdzie młodzież iść, wypić piwo po cichu sobie, tak, w miłym gronie, zjeść coś dobrego. No tutaj chcemy apelować do pana Berżańskiego, aby, no nie wiem, otworzył znów Jagienkę, która była takim jakby... cukiereczkiem słodkim tego miasta. Wierzę, że tak się stanie, ponieważ pan Franciszek gdzieś już w tym kierunku podąża. Tak więc sukces, który tutaj nam przedstawił pan Skibicki, bo to jego gazeta, kiedyś mówił, że to jest mój Chocianów, no faktycznie tak możemy też tytułować, bo to, co się tu działo, to, co przez wiele, wiele, wiele lat, gdy on był przy władzy, no można nazwać jednym wielkim bagnem, utopii, bagnem utopii dla tego miasta. To jest chyba widoczne, bo mówię, tak naprawdę oprócz hali sportowej, która gdzieś dzisiaj została przerzucona już pod jurysdykcję pani Kowalczuk z Miejskiego Zakładu, no mówi wiele. Także tutaj jest na pierwszej stronie cztery postacie, jedzące pewnie ciasto z jagodami. No nikt lepszego czegoś nie mógł wymyślić. Ale mniejsza z tym, wiadomo, że bardzo przyzwyczailiśmy się do jagody. Co prawda są coraz one gorsze. Coraz więcej pieniędzy jest wydawane co prawda na to, ale coraz gorsze repertuary. Tutaj myślę, że no, nie sądzę, żeby to Krystyna Kozołup gdzieś wymyślała takie nam cuda. Po prostu ona jest spokojną myszką, która słucha za dobre pieniądze takich dziadków jak Franciszek Skibicki czy inne persony znające się lepiej albo znające się na folklorze. Ja nie mówię, że folklor jest czymś złym. Nie, nie. Gdzieś tam pamiętam, bardzo mi się podobały na przykład łowiczanki w tych strojach swoich, te wycinanki. To było naprawdę coś fajnego i na pewno trzeba takie elementy kultywować i zachowywać dla przyszłych naszych pokoleń. Ale to nie znaczy, że będę skatować folklorem, kyczerą czy innymi no, nieciekawymi formami rozrywki dla no, ludzi, na przykład, którzy wchodzą obecnie w życie dorosłe. Bo mówię, no, komunistyczne pachołki lubiły przywódcę takie właśnie disco polo, dicho polo, pojeść, nażreć się, wypić i to było jej kwintesencja życia. Także pierwsza strona przemawia bardzo fajnie. Ja lubię takie kolory gdzieś, może nie do końca, ale wreszcie jest ta gazeta w jakiś sposób ułożona. Ma jakiś styl, ma jakąś taką szatę, którą spokojnie można już powielać i nie kosztuje to pewnie dużo pracy. Wiem, bo składam, sam tworzę szablony, sam gdzieś to wszystko sobie próbuję, ćwiczę i myślę, że no, będę starał się być coraz bardziej w tym temacie doskonalszy. No więc niebieski kolor jest super. Na niebieskim kolorze mamy tu jeszcze tytuł Pielęgnują historię. Gimnazjum Odkrywców, to wiadomo, tam już trzeba właśnie mówić o patriotyzmie, o elementach właśnie prawdy historycznej, ponieważ jesteśmy strasznie oszukiwani. Ja chodząc do szkoły byłem oszukiwany historycznie, także myślę, że dzisiaj młodzież powinna się domagać tej prawdy. Tutaj mówię też o właśnie żołnierzach wyklętych, czy całej tej prawdy o Żydach, o
patologii komunistycznej, która przecież była tak samo straszna jak patologia niemiecka. Nie nazywajmy nazistowską, bo w szkole nas uczyli nazistowską. Nazisto co, nie Niemiec? Nie, nie, to byli Niemcy, zawsze Niemcy, zresztą teraz też nam odpłacili pięknym zadaniem, dzięki pomocą właśnie takich osób jak Skibicki, który służył znów partii PO, a ta znów oczywiście rozprzedała, zniszczyła nas przemysł i Niemcy mogli dzięki rynkowi zbytu i niewolniczej pracy Polaków bogacić się. No gdzieś u nich nie jest tam ciekawie. Merkel przesadziła z islamistami, ale jak Boga, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. To jest taki cytacik z starej Biblii. Nie tej nowej, starej. Ale to Państwo wiedzą, więc mówię, no pielęgnujmy historię, bo ona jest ważna. Nie pielęgnujmy tą, którą poznaliśmy wcześniej, tylko odkrywajmy tą, zresztą już odkrywają inni historycy, naukowcy i to pokazują, przekazują na bardzo piękny sposób i tego się trzymać. Nie możemy pozwolić sobie na kolejne zmanipulowanie przez kolejne jakieś snoby polityczne czy jakieś masońskie skurwysynów, aby znów żyć w przekonaniu, że coś jest białe, a tak naprawdę to jest czarne. Także tutaj ta gazeta pewnie jest czymś takim właśnie. My mamy spojrzeć na nią w sposób biały, a ona po prostu jest propagandowa i czarna. No już na pierwszy rzut oka oczywiście, ale przejdźmy dalej. Powitanie lata. Tutaj pewnie, bo ja już zaglądałem oczywiście do środka tej gazety, jak dojdziemy do tej środkowej części rozkładóweczki, to zobaczymy, że tam jest mnóstwo zdjęć i to dobrej jakości. Wreszcie zdjęcia dobrej jakości, czyli albo Klaudia, no myślę, że bardziej młoda osoba, chyba się bardziej na tym powinna znać. Tutaj mówię 300 DP, to DP. To są takie normy, które gazeta może przyjąć i pokazać to zdjęcie w ładny sposób. Nie sądzę, żeby to Grochman o tym wiedziała, czy znała na tym. Jeżeli się zna, no to chwała ojcu i matce i tam innym chanukom, czy innym koszernym rzeczom. Oczywiście nie tutaj, żeby nie było, że coś tam mówię, że ta pani jest pochodzenia żydowskiego. Nie. Ja uważam tylko, że jej nazwisko brzmi dźwięczy, jakby pochodziło z właśnie tej frakcji żydowskiej. Nie wiem, bo znam się na Żydach bardzo dobrze, bo studiuję właśnie ich historię. Mógłbym tutaj wymieniać wiele tych grup, które były w Europie, nie tylko, ale to by Państwa pewnie zanudziło. Jest Cymes, tak, jest Cymes, czyli tak zwany jakiś rarytasik na pierwszej stronie i jest tutaj taki tytuł, zaraz Państwu przeczytam. To zabrzmi może dziwnie, ale jednak, to już 70 lat OPS w Trzebnicach, tak, proszę Państwa, to jest już 70 lat. Trzebnice to, jak wiemy, duża wioska, rozległa wioska ze swoimi tradycjami. Również mi się wydaje, że bardzo lubiona była przez Skibickiego w poprzednich latach, bo przecież powstała tam dość nowa remiza. I no, dbał Skibicki, można powiedzieć, o to, żeby chłopakom nigdy nie brakowało wody i innych elementów do tego, aby dobrze się bawić. Nie mam tutaj pretensji, czyli nie zwracam uwagi na chłopaków, którzy tam służą i tak naprawdę niewiele od nich zależy, ale na przykład taki husar, tutaj mówię o panu, który obecnie też wrócił na łono skibilizmu. Nie debilizmu, nie, proszę nie mylić skibilizmu z debilizmem, bo to może nas słono kosztować. Mnie to oczywiście też dane, ja mówię, ja nie. Ja jestem raczej tutaj człowiekiem, który nie nadużywa słów, nie wolno mi nadużywać, ponieważ sądy mnie nie lubią. Nie wiem dlaczego, pewnie dlatego, że prawda wszystkich boli i w oczy kole. I jest, tak, 70 lat minęło strażakom naszym w Trzebnicy. Strażakom, którzy no, zadbali też o młodzież, bo ta młodzież dość silnie uczestniczy w tych różnych szkoleniach i imprezach i zawodach. No i chwała, tutaj miałem przyjemność za czasów jeszcze, gdy rządził poprzedni burmistrz, poznać bliżej to środowisko. Tutaj mam na myśli Marka Dąbala, który był przez dłuższy czas komendantem i robił to no dobrze moim zdaniem, dobrze. I nie wiem dlaczego, po prostu po przyjściu do pałacu namiestnikowskiego przy UG Chocianów Skibickiego został ten człowiek odwołany, a zaproszono do współpracy pana Hatała. Zresztą pan Hatała to też specyficzna osobowość, ale myślę, że o nim będziemy mogli jeszcze wiele później powiedzieć. Mówię, tutaj chciałem zaznaczyć, że 70 lat OSP Trzebnicach, na pewno ja, jeżeli ja, to chciałbym powiedzieć, że faktycznie remiza fajna i tak dalej, pewnie coś zostało ugaszone, coś podpalone, potem ugaszone i tak dalej, ale najważniejszy jest właśnie huzer. To jest taki element,
który no jest fenomenem swego rodzaju fenomenem. Najbardziej mi zapadła w pamięć impreza też strażacka na Placu Wolności, gdzie pan nawalony jak Messerschmitt, pan husar, oczywiście witał gości, a potem maszerował z mendykiem, to jest biskup, nasz mendyk, nie pamiętam imienia, ale jeszcze szczupły jest, także można powiedzieć, że facet prawie w porządku. I tutaj mówię, przyniósł wstyd ogromny i myślę, że OSP Trzebnice zawsze będzie mi się kojarzyło właśnie z pijanym husarem, z jakimś takim alkoholem, takim ryjem czerwonym i właśnie takim przedstawianiem. Mówię, ja jestem husar! Nawaliłem się, bo miałem, nie wiem, tremę. Być może husar miał tremę. Nie wypominajmy temu chłopcu tego. Chłopu, przepraszam, chłopu, bo ani on mnie nie lubi, ani ja go nie lubię. Ale tu właśnie jest fajne. To jest fajne, że właśnie na pierwszej stronie przypomina nam się, że już 70 lat nasi strażacy walczą z ogniem. No, huzar też. Przejdźmy jednak dalej. Druga strona niestety nie rozczarowuje. Nie, ale niestety zaraz dostaję dreszczy, denerwuję się. No, to jest właśnie, Skibicki pewnie powiedziałby to, że jest to objaw jakiejś choroby. Nie wiem jakiej, nie wiem co tam by pewnie miał na myśli ten dziadek, no ale na pewno nie jest to choroba alkoholowa, tak jak niektórzy gdzieś już ją posiadli i mają. Także wizerunek tutaj naszego burmistrza jest, no, sorry, no, ale to nie jest on. Na co dzień wygląda gorzej, to wiemy doskonale. Jest to taki chłopek po prostu, który już jest siwy, stary. No nic ciekawego. No nie jest to macho żaden, ale nie będziemy tutaj opisywać tego dziadka, bo każdy go zna. Już tyle lat tutaj włada swoim Chosianowem, że normalnie aż trudno by wskazać kogoś, kto nie widział tego dziadka. Ale krok w przyszłość. To jest coś, co przemawia. Przemawia bardzo do mnie, bo to jest tytuł właśnie wywiadu z naszym wielkim wodzem komunistycznym zresztą. No, tu trzeba nie zapominać. Nie wolno zapominać, że to jest komunista. To jest komunizm sam w sobie, to jest system zbrodniczy. To wszyscy, nawet chyba konstytucja o tym mówi nam, a jak nie, to powinna mówić. A to jest właśnie ten przedstawiciel. Nie wiem, dlaczego został wpuszczony i takie coś zostało wpuszczone komunistyczne. I nie wiem, może uważaliśmy, że zmieni się to coś, że w głowie mu się coś pozmieniało. Nie. W głowie mogły tylko mu ulotnić się szare komórki. I to wszystko, bo nie wierzę, że wychodzi się z takiego gówna, obmywa się i jest się czystym. Nie, no nie jest się czystym, bo wiecie, ja mam szacunek do wielu ludzi, także księży, którzy byli mordowani przez takich skurwysynów, przepraszam, takich pomocników, skurwysynów z partii PZPR. Dlaczego używam tego słowa? No, dlatego, że nie różni się to słowo skurwysyn od zbrodniarza czy od przestępczej organizacji pod wezwaniem czy nazwą PZPR i takimi oczywiście osobowościami, jak był Kiszczak już nieżyjący czy Jaruzelski już nieżyjący. Szkoda, że nie żyją ci panowie, bo myślę, że powinni odpowiedzieć przed Trybunałem Konstytucyjnym, a potem powinni zostać postawieni pod murem. A strzał powinien być na tyle cichy, żeby nikt już więcej o nich nie wspominał. Dobrze, przejdźmy do tego, o czym nam tutaj chce powiedzieć nasz Franciszek. Wierzę, że jest to coś naprawdę fajnego. Ja oczywiście miałem przyjemność lub nieprzyjemność przebrnąć przez to. Musicie Państwo wiedzieć, że to jest ustawiony wywiad, ponieważ Skibicki, no niestety nie ma zdolności logicznego układania zdań, nie mówiąc o pisaniu. Zresztą miałem przyjemność nieraz to zobaczyć, gdy dawał mi donos na Kowalskiego do CBA. No to ludzie, no nie wiem, czy mój syn, który ma też niewiele latek, nie napisał to bardziej wyraźnie i poprawnie. No ale wiadomo, on jest burmistrzem, Bazyl jest tylko nikim. I tak właśnie nasz burmistrz, wielki absolutorium, dostał od 11 radnych. No tutaj Państwo muszą wiedzieć, że tak jak zawsze, dzielą się radni na tych w opozycji, ci, którzy gdzieś są po stronie, czy powinni być po stronie miasta, a nie Skibickiego. No tutaj u nas wygląda to tak, że jakby grupa trzech osób, tutaj mam na myśli pana Nucińskiego, radnego z Michałowa, pana Kowalczyka, radnego z Żmirskiego, z Chocianowa, czy panią Cymbałę z Chocianowca. To jest tak zwana opozycja. Kolejne miejsca
sprzyjające zajmują po prostu no, tak zwane pieski, ja to nazywam pieski, ponieważ jeżeli ktoś mi narzuca coś albo, nie wiem, daje mi coś za coś, weź mi, podnieś rękę, a ja dam ci to czy tamto, to nic innego jak kolejna jakaś grupa pod jakąś wodzą takiego właśnie dziadka. Niestety radni powinni być no, bardziej obiektywni i nie służyć, ponieważ oni powinni nam służyć. Nikt tego nie rozumie, nie wymaga od nich, szkoda. Szkoda, bo oni sobie ugrywają różne tam ciekawe rzeczy. To ja na przykład dziadek Likus też słyszałem, że stary PZPR-owiec też wybrał się, bo widziałem, do Francji. No też to nie jest biedny człowiek, bo emeryturę ma dość bogatą. Nie jest to biedny człowiek. Ciekawe, jak się dorobił tego wszystkiego, bo wiecie, że za komuny no trudno było postawić sobie dom, nie wiem, zebrać ileś tam kapitału i tak dalej, i tak dalej. Także nie wierzę, że coś tutaj nie jest szemranego. No trudno, może tak ludzie, którzy nie mają pojęcia, nie studiują tego wszystkiego, tej polityki, nie mają takich obrazów przed oczami. Niestety dla mnie ten człowiek nie jest uczciwy. Tym bardziej, że jak dowiedziałem się, służył również w partii. No dlatego może ma dzisiaj dom i tak jak wielu komunistów po 89 po prostu poślizgnęło mu się i poleciał w cichy czas. No teraz jakoś nie powinno być. Najbardziej mnie oburza to, że ten człowiek jest członkiem partii obecnie PiS, co zabrudza całą tą nawet nazwę, bo Prawo i Sprawiedliwość. No Prawo to widział chyba na lewo pan Likus, a Sprawiedliwość, no myślę, że on ma swoją. Myślę, że on ma swoją i tutaj właśnie Skibicki powinien we Francji spytać się pana Likusa, czy brał jakieś tabletki. Ale mniejsza z tym. Chciałem państwa trochę rozbawić tutaj przy okazji jakby poinformować. Także widzimy, że dostał absolutorium. To było nieuniknione. Mówię tutaj najbardziej takie zależne osoby. To Zielony, który jest... No sorry, ale nie pamiętam się w ogóle, żeby tam kobietę. Potem miał problemy z psychiką i to chyba też do dzisiaj jeszcze się utrzymuje, ponieważ no mówię, jeżeli on ma problemy na sesji rady z kotami, które są dokarmiane przez okna, przez ludzi dobrych, czystych, sprawiedliwych i wrażliwych, no to ten niewrażliwiec no, powinien się chociaż ugryźć w język i nie robić z siebie debila, bo błazenada... A czasami, tak, no błazni chcą przyjmować pozostańczyka, ale im to na miłość boską, przepraszam, nie wychodzi. Także dostał absolutorium, niech się cieszy, no ale niestety zadłużyliśmy się na ogromne pieniądze. Ja powtarzam, że kiedyś mówiłem to po budżecie polkowickim i że z takimi pieniędzmi i jeszcze do tego pożyczając i potem wydawać, nie ma problemu, to nawet niepełnosprawny by sobie poradził. A co to mówić już o takim wydze, jakim jest Skibicki. Myślę, że Skibicki ma jeszcze inne jakieś podłoża, że ma tych ludzi starych, swoich, którzy no wciąż biorą udział w tej jego grze. Także jak widzimy, oczywiście dostaje absolutorium nasz wielki Skibicki, ale za koszty, duże koszty, 6 800 000, to są tylko bez prowizji, bez tych innych elementów, które banki sobie od nas biorą. No niestety, jak widzimy, komuniści chyba od samego początku zresztą, 89 roku, współpracują tak blisko z bankami, że takie pieniądze im chcą w formie odsetek dawać. No ale wiadomo, publiczne pieniądze nie bolą. To też wielokrotnie powtarzałem, pisałem na łamach gazety czy portalu. No tak to bywa niestety. Także 3 osoby się sprzeciwiły temu budżetowi, bo on jest nielogiczny, niesensowny, tylko taki załatać dziurę i przetrwać, i żeby mnie kolejny raz albo kogoś wybrali w roku 18. Także wspomniałem, że tutaj te osoby były tego pokroju jak Likus, Zielony, o którym w ogóle nie chcę wspominać, bo to jest tylko ładne. Chciałbym państwu powiedzieć taką anegdotkę przed wyborczą, ostatnich wyborów. Kampania była, oczywiście człowiek jeździł tu i tam w różnych sprawach, banerów, plakatów i tak dalej, i tak dalej. I pewnego razu będąc na wsi w Parchowie, to zresztą wioska jest dobitnie przypisana Skibickiemu, Truchanowskiemu może, ale raczej Skibickiemu. Klita raczej tam nie jest aż tak lubiany, jakbyśmy chcieli tego. No ale może dlatego, że nie angażuje się, bo po co? Jest jak jest, będzie dobrze, znowu mnie wybiorą. Także tam będąc w jednej z mieszkanek, dowiedziałem się, że po prostu ona zagłosuje, no i on nusza, bo jest ładny.
No i to myślę, że Państwu też powinno wystarczyć za komentarz, bo po co? Po co to komentować w ogóle? No tak, coś jest ładne, to pasuje, nie musi być wcale mądre. Do tego jeszcze jakby tej drużyny trzeba doliczyć postać Piecha. No to jest dość ciekawy człowiek, dość ciekawy element, ale to też jest właśnie sprawca różnych tam dziwnych rzeczy na sesjach. Ostatnio się uspokoił, może dlatego, że nie wiem, może mamusia, przepraszam, teściowa pokazała mu palec, jak to mówi smalec, pokażę ci palec i tak dalej, i tak dalej. Nieważne, chłopak się uspokoił, może z niego coś wyrośnie, ale tak w kuluarach dowiedziałem się, że pan Piech oczywiście wraz z Noselem, to jest człowiek, który prowadzi portal chocianów.com.pl, to jest człowiek, którego ojciec jest w zarządzie lub był w zarządzie, już dokładnie nie wiem, bo nie sprawdzam tego, PWK, czyli rodzina na swoim. Ale tutaj wiadomo, Piech jest człowiekiem może mało układnym. No to tak jak ja, chyba ja. Trudno mnie przekupić, trudno mnie kupić, trudno mnie przestraszyć. I myślę, że podobne cechy posiada Piechu, dlatego trudno będzie upilnować go Skibickiemu i całej tej hołocie, która Skibickiemu towarzyszy jako towarzysze. Dlatego myślę, że akurat te jakby związki już, które się tworzą, czyli Nosel, Piechu i tak dalej, Zielony pewnie zaraz też będzie tworzył grupę, chyba że no faktycznie uwierzy w to, że Skibicki go będzie wspierał na burmistrza. Myślę, że pan Piechu jest fajną postacią, bo jest to człowiek, który potrafi wychodzić z urzędu i wypinać D, czyli dupsko swoje na mieszkańców, no nie wiem, no jest to może żarcik jakiś sobie wtedy zrobił pan Piechu, tylko no mówię, no mi zarzuca się bardzo wiele, a ja do takich akurat żartów no nie posuwam się. Z różnych względów. Jestem chamski, jestem brutalny, jestem wulgarny, ale myślę, że gdyby tego nie było we mnie, to państwo by teraz nie słuchali mnie, nie czytali i tak naprawdę byłoby takie flaki z olejem. A tak, mamy przyjemność właśnie tutaj zacząć od ciekawych elementów właśnie wywiadu